jako zdublowało z tym, co powiedział Grzesiek Murzynowski tutaj, co zostało w artykule napisane. Będę mówił po polsku, dlatego że część tutaj grupy mnie poprosiła o to. Angielski znam, ale z Krakowa jestem bardzo oszczędny i oszczędnie go używam. No więc dostosowanie techa do konkretnych potrzeb. Cóż to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że na liście bardzo często pojawiają się pytania odnośnie coś tam zrobić w plane, ale ten beamer fajny, ale tam coś nie działa, dlaczego, awantura. A jak nie uzyska się konkretnej, sensownej odpowiedzi, no to słyszymy hasło pisz w plane. Niekoniecznie. Można również i oswoić LaTeXa. Po co w ogóle LaTeX jest? W zasadzie to jest pewien gotowiec, który na dzień dobry daje użytkownikowi kilka predefiniowanych klas dokumentów, tak, report, książka czy artykuł. I w zasadzie, kiedy nie potrzebujemy specyficznych jakichś zmian, możemy doskonale zadowolić się tym, co dają te domyślne klasy. Do LaTeXa mamy dodatkowych mnóstwo pakietów, które rozszerzają jego funkcjonalność i pozwalają uzyskać rzeczy, które w standardowych klasach nie ma. Jest po prostu standardowy LaTeX, o to uboższy. No i dodatkowa cecha, która w zasadzie jest no, przypadłością wszystkich narzędzi techowych, możliwość pisania własnych rozszerzeń. Tutaj z tym pisaniem własnych rozszerzeń jest czasami problem tak zwanej zgodności, bo no właśnie, jak zaczyna się pisać taki dokument, własne rozszerzenia, własne makra, nagle pojawia się problem. Ech, ten LaTeX, wiele rzeczy w nim nie mogę zrobić. No dlaczego? Jest ograniczony. Ograniczony, jeśli ktoś nie pozna tego wnętrza, nie jest w stanie panować nad kodem, właśnie dostosować do swoich konkretnych potrzeb, stosuje tylko i wyłącznie te predefiniowane polecenia LaTeXowe, nagle okazuje się, że ma związane ręce. No w plane mógł sobie dopisać dowolne makro, tutaj z tym pisaniem jest niby trudniej. Pakiety gryzą się. Nagle okazuje się, że przy włączaniu kolejnych pakietów, które nam pozwalają jak gdyby uzyskać pewną funkcjonalność, coś tam nagle przestaje działać. A to giną polskie literki, a to na przykład krój maszynowy w pakiecie verbatim gdzieś tam nagle zmienia się na dość nieoczekiwany. No na przykład brakują polskich liter. Ewentualnie podstawowe komendy plane'owe, które gdzieś tam powinny funkcjonować tak jak zakładamy, przestają działać. Więc jakie jest rozwiązanie tego? No, oswojenie się z tym LaTeXem. Przede wszystkim poczytanie dokumentacji, czyli wgląd we wnętrze LaTeXa. Dla mnie taką podstawą nauki funkcjonowania LaTeXa była dokumentacja jeszcze starej wersji LaTeX 2.0.9. Dość przejrzyście kod, który tam w zasadzie przestarzały, już niestosowany, ale był bardzo mądrze napisany, to znaczy przed zasadniczym kodem techowym była jakaś taka implementacja algorytmu, który był zaimplementowany w tym kodzie i to się w jakiś sposób dawało zrozumieć. W nowszej dokumentacji dla LaTeXa 2e osobna kompilacja samych źródeł powoduje wygenerowanie około 600 stron bodajże dokumentacji, która jest miejscami mniej, miejscami bardziej zawiła, ale to jest doskonała lektura właśnie, żeby zrobić, znaczy na bezsenne noce jesienne, na przykład. No i tu właśnie pojawia się zrozumienie funkcjonalności makr. Czasami te makra LaTeXowe są na tyle pokręcone, że wydaje się, że coś możemy napisać o wiele prościej, jednak LaTeX to na tyle zakręcił, że no, przestajemy to rozumieć i często zdarza się tak, że piszemy takie samo, identycznie działające makro po swojemu. Dobre to i niekoniecznie dobre. LaTeX przede wszystkim zabezpiecza nas takimi podstawowymi komendami jak new command czy renew command znaczy zabezpiecza nas przed powtórzeniem nazw tym samym makro. On jest w stanie przez renew command i przez new command sprawdzić, czy takie makro, renew command to jest przedefiniowanie już nazwy makra istniejącego, a new command sprawdza, czy takie makro już zostało gdzieś zdefiniowane. Więc mamy zabezpieczenie przed przypadkowym nawet
pozbyciem się jakiegoś makra, które gdzieś tam w którymś pakiecie może funkcjonować. No i przede wszystkim metoda małych kroków. Nie przedefiniowujmy wielu rzeczy naraz, tak żeby stworzyć sobie, no powiedzmy po swojemu, gotową klasę dokumentu na wzór, który tutaj podał Grzegorz bodajże 2 dni temu na warsztatach. Tylko drobne fragmenty. Potrzebujemy zmienić tytularia, zmienimy tytularia. Przetestujmy dokładnie, czy to wszystko działa we wszystkich przypadkach. Przechodzimy do następnego kroku, zmiana nagłówków. Znowu, przedefiniowane nagłówki. Trzeba sprawdzić to, czy we wszystkich sytuacjach w składzie na każdej stronie, no niestety, trzeba przewalić tą książkę od pierwszej strony do ostatniej. Czy to się sprawdza, czy gdzieś któreś tytuły nie są za długie, nie wychodzą za margines. To jest też często kwestia pracy z redaktorem i wymuszenie na nim, skrócenie tego tytulariów do odpowiedniej długości, ponieważ redaktor techniczny zażyczył sobie taki czy inny jakiś układ typograficzny, który akurat nie jest spójny z tytułami niektórych rozdziałów. Są one po prostu za długie. Czyli testy, jeszcze raz testy. Od czego zacząć? Tak, które nad wyrost, bo to już faktycznie było omówione dokładnie w referacie Grzegorza. Definicja dokumentu w preambule to jest wpisanie wszystkich tych podstawowych makr przedefiniowujących działanie dokumentu na samym początku przez begin dokument. Druga metoda to stworzenie własnej osobistej klasy lub stylu. To było właśnie tematem wystąpienia i warsztatów Grzegorza. Tak naprawdę okazuje się, że to, co piszemy, to jest praktycznie pisanie w plainie. I tutaj stosowanie makr wyższego poziomu latechowych, tak, no w czystym techu, większość, tak, ten silnik w zasadzie wybieramy zawsze jako maszynerię, którą stworzył Knut, natomiast zestaw makr, który tutaj wykorzystujemy, to jest właśnie mniej lub bardziej zaawansowane użycie prymitywów techowych. Żeby tutaj nie być gołym i słownym. Gołym i słownym. Mieliśmy do wykonania taką publikację w pewnym wydawnictwie, które no, na przestrzeni 8 ostatnich lat, to było kilka książek, ewoluowałem między plainem a latechem, bo w zasadzie nie wiadomo było, latech na początku, ponieważ pierwowzór prawdopodobnie był napisany w jakimś simelu latechowym, więc żeby to było szybciej, no stworzyłem jakąś namiastkę według projektu typografa naszej koleżanki jako latechową. W międzyczasie na tyle była to no dość taki specyficzny kształt tej książki, układ typograficzny, że postanowiłem jednak napisać to w plainie, bo się bałem, że LaTeX sobie z tym nie poradzi i no ta książka jest składana plainem. I ten układ, który tutaj jest układem plainowym. Jest to w zasadzie ostateczna wersja tego, co przez te 8 lat ewoluowało i do jakiegoś układu materiałów szkoleniowych, które to wydawnictwo będzie wydawało, to mam nadzieję, że taki układ zostanie już przez pewien czas. Rękę przy tym maczał nasz kolega Andrzej Tomaszewski. Tutaj wiele cennych uwag zostało wykorzystanych przy projektowaniu tego składu. No i ja jestem w ogóle szczęśliwy, że nie muszę wymyślać takich skomplikowanych układów, natomiast czasami zęby zagryzam, kiedy muszę to faktycznie zaprogramować. No w plainie to się w miarę sprawnie udało, natomiast kiedy okazało się, że pewne takie elementy typowe dla składu oczywista, numeracja równań, powołanie na nie, spisy treści, indeksy i tak dalej, to co trzeba było w plainie niejako po swojemu zdefiniować, ja przecież w LaTeXu mam już na dzień dobry, trzeba to tylko dostosować. No i druga książka okazała się wznowieniem tej poprzedniej sprzed 8 lat w LaTeXu, kiedyś wyglądała inaczej, teraz trzeba było tego LaTeXa na tyle przerobić, żeby w zasadzie wygląd książki pozostawał taki jak ten plainowy i mam nadzieję, że ten układ już pozostanie na tyle stabilny, że drobne tylko zmiany
będą wymagały kosmetyki tej klasy do składania tychże dokumentów i no i to będzie już niejako na dłuższy okres czasu. To jest klasa napisana w LaTeXu. Czyli można. Można. No, trzeba było przebrnąć pewien etap. Ma format klejnowy, a ile klasa LaTeXowa? Wiesz co, no chyba klasa LaTeXowa jest krótsza troszkę, bo w Plainie musiałem napisać wiele rzeczy po swojemu i to nie zawsze działało tak jak chciałem. Tam dokładałem coś jeszcze. No, ja jestem prymityw taki, no, techowy, więc... Często mi Gdańsk pomagał, przy czym twierdził, że to w Gdańsku działa inaczej, a w Krakowie nie działa inaczej. No, tak to właśnie się odbywało. Dni są różnej długości. Tylko wpadają i większa szybkość krążenia. To znaczy, jeśli koniecznie to jest istotą, tutaj ile kod techowy. Tak. Tak, jest to możliwe. Jest to możliwe, ponieważ przerabiałem również fonty. Żeby było śmieszniej, ja dlatego tutaj walczyłem z komitetem programowym, że w ogóle mnie zwolniono z tego referatu. Nie byłem w stanie przygotować takiego pełnego referatu z prostej przyczyny. 2 tygodnie temu przeinstalowałem techa. Sam sobie jestem winien. I książki były składane w starych wersjach fontów Palatino. Jak się pojawiły TechGyry w nowej instalacji, to nagle coś tam przestało działać. I tutaj Piotruś mi właśnie wytłumaczył 2 dni temu, że to w zasadzie można te nowe używać, ale ze starymi TFM-ami. Żeby to było jeszcze ciekawsze, to te TFM-y gdzieś tam są zaprzęgnięte do jakichś fontów, które pomagają w składzie matematyki. No i ten mechanizm jest troszkę taki za bardzo skomplikowany. W ciągu 2 dni nie byłem w stanie dokonfigurować, że to chodziło prawidłowo. Faktycznie spacjowanie może być ciut inne. W Plainie było to robione bodajże jeszcze dość mechanicznie makrami latechowymi. Prawdopodobnie to był pakiet makr, które Marek Ryczko tutaj nam pokazywał. Już w tej nowszej książce to była metoda, którą Jacko mi sprzedał. Spacjowania, które wykorzystuje mechanizm metatype one'owy. Czyli odsadki tam zdefiniowane w zależności od literki i to jest też takie sprzęgnięcie troszkę z techem. Makra jak najbardziej plainowe i w zastosowaniu latechowym sprawdziły się. Pytam, jeśli to jest istotne o tej długości kodu latechowego, to tutaj format książki, oczywiście takie makra jak Float to są bopowe. To są rzeczy, które dostałem z Gdańska, prawda? Pomagały w jakiś sposób, natomiast sam... Napisałeś, że w Krakowie Krakotechu zostały zaprojektowane. No niech będzie, coś ten Kraków jednak daje, prawda? No i szablon tutaj techowy to jest 45 kilo. No tu jakoś... Może ten ekran przesunę ciutkę. Znaczy ja mogę coś dorzucić, tak? Nie, to, o, tu jest. Kodowanie to tylko. No dużo, bo tego, to nie był taki trywialny format. To trzeba było tam dość sporo rzeczy nasztukować. No, proszę zobaczyć, ten fragment, który tutaj jest, to jest Makebox. To jest przerżnięty do Plaina fragment LaTeXa. Bo gdzieś tam jakieś makra makeboxowe były w tekście źródłowym i zamiast pisać w jakiś sposób na nowo to wszystko, to starałem się do Plaina przerzucić fragment kodu latechowego. No zadziałało. W wielu przypadkach pomogło, no więc to da się przenosić. No i leci tak w dół. SH Box do pokazywania pudełek wszelakich typu V-Box, H-Box. No i tego kodu jest tam kupę i ciut. Jednocześnie tu zaaplikowałem funkcjonalność linków PDF-owych. Są komentarze, proszę zobaczyć po czesku, to są fragmenty znowu makry z artykułów Petera Olsaka, więc no, po co mam tłumaczyć po swojemu, nie? I podpisywać się pod tym.
Nie, ja po skompilowaniu i wysłaniu do drukarni już przestałem rozumieć ten kod. Tak. To jest Plain, natomiast następna książka jest to LaTeX. Ostatnia wersja. Tutaj mamy klasę i ta klasa zajmuje 32 kilo. No jest, jest. Proszę zobaczyć, ile jest tutaj dodatkowych pakietów. No i te pakiety nagle też okazało się, że włączenie ich w nieodpowiedniej kolejności powoduje pogryzienie się. No i trzeba kombinować. Na przykład wiem, że problem był z uzyskaniem prawidłowych liter i dlatego gdzieś tutaj na samym końcu należało włączyć dopiero litery i to w takiej kolejności. Bo jak coś innego się pojawiło, no to nagle krój chciałem uzyskać do kodu maszynowego nie kuriera z TechJaira, tylko tradycyjne fonty typewriter Knuta. No to się udało, ale dopiero przy takiej kolejności włączania pakietów. Nie wiem czemu. Zaciągnięcia do pracy. Nie no, ale dobrze, ale ja nie mówię, że to jest dłuższy czy krótszy, przecież nie zbieram tego wszystkiego w jedną całość, tylko to, co ja piszę, to, co ja tworzę. Ja nie namawiam na przykład do pisania na nowo funkcji latechowych, które jak gdyby umożliwiają włączenie kodów kolorów, uzyskiwania kolorowego tekstu. Tego jest za dużo. Te wszystkie prymitywy, czy to podskryptowe, czy PDF-owe, no to jest jednak potężna maszyneria. X-Color na przykład, no to jest potężny pakiet, który tam kilka przestrzeni barw obsługuje. Normalnie do normalnej pracy przy jednej książce mi nie jest potrzebne to, tylko obsługa cmyk, prawda? Więc mogę sobie napisać taki krótki, ale gdzieś tam nagle okaże się, że coś nie działa. Uważam, że pakiet Color czy X-Color jest przetestowany przez taką szeroką grupę ludzi, że to już nie zawiera tylu błędów, które ja mogę przy tworzeniu takiej klasy, takiego pakietu stworzyć. Niechcący. Uważam, że ma absolutnie rację. Więc tworzę tylko... A ja uważam, że on ma rację. Dziękuję. Ja uważam, że on ma rację. Tutaj też kolory sobie podefiniowałem, ale to są właśnie wykorzystane z tego standardowego pakietu. No i zabawy. Głównie to chodziło o że fancy header też został wykorzystany jako pakiet, ale do przedefiniowania nagłówków. Można to robić, tak jak opisałem w artykule, po swojemu, metodą małych kroczków, czysto plainowo. Coś się chyba kodowanie, o, zmieniło. I to jest wszystko kod latechowy. Dziękuję. Jeszcze na koniec chciałem zaprezentować to, co wczoraj nam się bardzo często pojawiało na naszej tam prezentacji u pana Knuta. Ale nie słychać. Nie ma tych głośniczków. One są zepsute, dlatego nie było słychać. Aha, no dlatego, no to trudno. To nie będzie. To nie będzie tego słychać. Dziękuję. Tak. Ja mam pytanie do tytułu, a właściwie do strony tytułowej. Tak. Ale książki pokazały w ogóle? Nie, bo książka zaspała chyba. Dość intensywna była noc, dyskusje, więc chyba książka nie wstała na czas. Słucham. Pytanie do strony tytułowej jest takie, co się tam nie skończyło? Gdzie? To 2008? To jeszcze przez dwa lata, przez rok mogę taki symbol wykorzystywać i niestety. Zamiast dwóch zer jest takie położone infinity. Podobno. Ale to ta plainowa.
Ta plainowa. Ta plainowa, a LaTeX... To jest ta książka. Markery... Będzie tutaj. Dzięki redakcji. It is a quite nice book. Dobry redaktor to i książka dobra.